Dzień dobry. W swoich dwóch wcześniejszych materiałach zaprezentowałem rudymenty teorii sprawiedliwości Johna Rawlsa. Dzisiaj czas na rozpoczęcie prezentacji bardzo poważnej propozycji konkurencyjnej, stojącej na teoretycznych antypodach myślenia charakterystycznego dla Rawlsa i jego kontynuatorów. Czas na libertariańską i legalistyczną teorię Roberta Nozicka. Czas także na jego krytykę teorii Rawlsa. Zanim skoncentrujemy się na meritum, odnotujmy zabawny pasus z przedmowy Nozicka do jego znakomitego dzieła pod tytułem Anarchia, państwo i utopia. W ustępie tym Nozick szczerze przyznaje, że bronione przez niego poglądy, których jedną z konsekwencji jest twierdzenie, że państwo nie może posługiwać się swoim aparatem represji, by zmuszać jednych obywateli do pomagania innym, tak więc Nozick przyznaje, że poglądy te wpisują go w złe towarzystwo. Towarzystwo, którego wielu członków to ludzie ograniczeni, pozbawieni elastyczności, przejawiający resentyment wobec innych, bardziej swobodnych sposobów życia. Jednocześnie Nozick przyznaje, że większość ludzi, których zna i szanuje, nie zgadza się z nim w dyskutowanej kwestii, co też wcale go nie cieszy. Jak widzimy, Nozick podąża tutaj z dawna przetartą przez Arystotelesa ścieżką, znaczoną znanym zdaniem Amicus Plato, sed magis amica veritas. Przyjacielem Platon, lecz większą przyjaciółką prawda. Wyjdźmy od prostego przykładu. Otóż mamy człowieka, który zdobył swój majątek ciężką pracą. Zakładamy, że sposobowi, w jaki się wzbogacił, nie możemy nic zarzucić, ani z prawnego, ani z moralnego punktu widzenia. Z drugiej strony mamy grupę znacznie uboższych ludzi, którzy chociaż w żaden sposób nie ustępowali pod względem talentów i możliwości naszemu self-made manowi, wybrali inną drogę życia i zamiast pracować na swój majątek, zajmowali się podziwianiem zachodów słońca i filozofowaniem. Wyobraźmy sobie teraz, że owa grupa pięknoduchów w zręczny sposób ograbiła wspomnianego biznesmena i dokonała równego podziału jego dóbr między siebie. Biznesmen w żaden sposób fizycznie nie ucierpiał, a to, co mu zostało, było równe udziałowi każdego z pięknoduchów. O tej nowej sytuacji, nowej dystrybucji dóbr, załóżmy, co następuje. Otóż wynikająca z niej suma przyjemności jest radykalnie większa od tej, w której majątek biznesmena nie zostałby naruszony, ale pięknoduchy nie miałyby już żadnych środków na zaspokajanie swoich wyrafinowanych, ni skądinąd szlachetnych potrzeb. Czy zatem tę nową dystrybucję możemy uznać za sprawiedliwą, a w każdym razie za bardziej sprawiedliwą niż ta, która istniałaby, gdyby nie doszło do kradzieży? Oczywiście pytania tego nie stawiamy dzisiaj na serio. Jednak przedstawiony scenariusz może służyć nam do zilustrowania bardzo użytecznego podziału zasad sprawiedliwości dystrybutywnej, a więc zasad regulujących moralnie właściwy podział zasobów w szerokim sensie. Chodzi o podział na zasady historyczne i zasady rezultatu końcowego, jak określa te ostatnie Nozick. W przypadku zasad historycznych sprawiedliwość dystrybucji zależy od tego, w jaki sposób do niej doszło. Z kolei zasady rezultatu końcowego, zasady teleologiczne, określają sprawiedliwość dystrybucji w zależności od tego, czy w danej chwili dystrybucja ta posiada określoną strukturę. Przykładem zasad rezultatu końcowego są zasady sprawiedliwości proponowane przez różne wersje utylitaryzmu. Według nich dystrybucja jest sprawiedliwa, jeśli maksymalizuje użyteczność, a więc w uproszczonej, hedonistycznej wersji, jeśli suma przyjemności osiąganej przez członków danego społeczeństwa jest przy danej dystrybucji zasobów największa. Omówiona przeze mnie w filmie dwie zasady sprawiedliwości, zasada zróżnicowania w teorii sprawiedliwości Johna Rawlsa jest w tym sensie inną niż utylitarystyczna, ale zasadą rezultatu końcowego. Z perspektywy zasad historycznych, struktura dystrybucji w danym momencie nie ma sama w sobie żadnego znaczenia. Na przykład to, czy nierówności w udziałach różnych ludzi są duże, czy małe, czy nierówności te służą, czy nie służą
położeniu najgorzej sytuowanych, czy zmniejszając je można zwiększyć sumę szczęścia. To wszystko nie ma żadnego znaczenia z punktu widzenia oceny sprawiedliwości tej dystrybucji. Liczy się to, w jaki konkretnie sposób do takiej dystrybucji doszło, w szczególności czy nie doszło do niej wskutek naruszenia czyichś praw. Warto sobie uświadomić, że zasady historyczne mogą być bardzo różne. Takimi zasadami są na przykład zasady sprawiedliwości socjalistycznej, kładące nacisk na to, by zasoby i korzyści z nich wynikające przypadały w udziale tym, którzy włożyli pracę w ich wytworzenie. Jednak zasadami tego typu są także zasady wyłaniające się z koncepcji obrońców liberalnego kapitalizmu w rodzaju Friedricha von Hayeka. Na przykład zasada, zgodnie z którą sprawiedliwa dystrybucja to dystrybucja odpowiadająca wartości, jaką inni przypisali, na przykład płacąc określoną cenę, działaniom i usługom wyświadczonym im przez daną osobę. Istotnym podziałem zasad sprawiedliwości jest podział na te, które postulują pewien wzorzec i takie, które tego nie czynią. W uproszczeniu powiemy, że zasady sprawiedliwości postulują pewien wzorzec, jeśli na ich gruncie udziały w zasobach zmieniają się odpowiednio do pewnego wymiaru naturalnego, na przykład odpowiednio do wspomnianego przeze mnie wcześniej nakładu pracy. Wszystkie zasady rezultatu końcowego są zasadami w tym sensie postulującymi pewien wzorzec, podobnie jak większość proponowanych zasad historycznych. Różnica jest taka, że w przypadku zasad rezultatu końcowego, inaczej niż w przypadku zasad historycznych, ów wzorzec pozbawiony jest wymiaru historycznego. Aby stwierdzić, czy dana dystrybucja zasobów maksymalizuje oczekiwania jednostek najgorzej sytuowanych, nie musimy dysponować żadnymi informacjami historycznymi. Wystarczy, jeśli wiemy, kto jest najgorzej sytuowany i w jaki sposób zmieni się sytuacja tej grupy, jeśli zasoby zostaną w określony sposób rozdzielone. Jeśli jednak chcemy stwierdzić, czy dana dystrybucja odzwierciedla wkład pracy w wytworzenie zasobów, to musimy dysponować wiedzą historyczną. Musimy wiedzieć, jaki był wkład pracy ze strony poszczególnych jednostek. Faworyzowana przez Nozicka teoria sprawiedliwości dystrybutywnej, nazywana przez niego Entitlement Theory, czyli jak oddają to polscy tłumacze teoria legalistyczna, jest podejściem historycznym, a nie koncepcją rezultatu końcowego i takim podejściem historycznym, które nie postuluje żadnego wzorca w wyjaśnionym sensie. Ogólna idea jest prosta. Zaczynamy od zasady sprawiedliwej akwizycji, a więc zasady, której spełnienie jest warunkiem koniecznym i wystarczającym do tego, by dana osoba była uprawniona do posiadania zasobu, który dotąd nie był niczyją własnością. Następnie formułujemy zasadę sprawiedliwego transferu, a więc zasadę, której spełnienie jest konieczne i gwarantuje to, że dana osoba nabywa uprawnienie do zasobu w rezultacie przekazania jej tego zasobu przez inną uprawnioną doń osobę. Ponieważ nie żyjemy w świecie idealnym, więc potrzebujemy jeszcze jednej zasady. Zasady naprawy niesprawiedliwości, która pozwala na określenie tego, co należy zrobić, by dystrybucję, która jest rezultatem naruszenia przynajmniej jednej z dwóch pierwszych zasad, zamienić na dystrybucję sprawiedliwą. Ważnym twierdzeniem Nozicka jest to, głoszące, że ludzka wolność psuje każdy wzorzec. To znaczy, że podejmowane przez ludzi w sposób wolny transfery zasobów, do których ludzie ci są uprawnieni na gruncie danej postulującej pewien wzorzec zasady sprawiedliwości, nieuchronnie prowadzą do dystrybucji niezgodnych z tą zasadą. Takie zasady sprawiedliwości, inaczej niż te właściwe teorii legalistycznej, są niestabilne i w rezultacie skutkują koniecznością ciągłego mieszania się państwa w ludzkie życie i podejmowane przez ludzi wybory. Jednak tą sprawą i dalszymi szczegółami teorii Nozicka zajmiemy się już w kolejnym materiale. Dzisiejszy miał charakter jedynie wstępny.